Siemankowiczki, z tej strony Lisek i lecimy z kolejnym odcinkiem PTTA do chwały, gdzie podsumujemy sobie całe Food Champions i na moim głównym koncie na Xbox One i na PC-cie do chwały, ponieważ jest w tym momencie 4:30, dosłownie kilkanaście minut temu zakończyłem swoje Food Champions, no i tutaj na Xboxie i na PC-cie i jednocześnie sobie pootwieramy wszystkie piki, które w międzyczasie zdołaliśmy zdobyć. Na samym początku chciałem Wam ogromnie podziękować za tak fajne przyjęcie wczorajszego i przedwczorajszego materiału. Dziękuję wszystkim serdecznie za wszystkie łapeczki do góry, wszystkie subskrypcje. No i tutaj standardowo także, jeśli możecie, to kliknijcie łapeczkę do góry, kliknijcie także subskrypcję wraz z dzwoneczkiem i napiszcie komentarz dla zasięgu. I przechodząc już szybkim krokiem do naszego Xboxa Series X, ponieważ tutaj ogromne podziękowania dla Microsoftu, przesłali mi nowego Xboxa i dzięki tutaj Microsoftowi mam przyjemność testować i użytkować nowego Xboxa i muszę Wam powiedzieć, że to menu, bo to jesteśmy już w tym momencie na Xboxie Series X, jesteśmy w tym menu FIFA 21 i to jest ta FIFA 21 jeszcze na starą generację, tak jakby. Jeszcze nie odpalałem tej FIFA na nowego Xboxa, ale tutaj już możecie zauważyć, że to menu chodzi po prostu diabelnie szybko i nie ma takich zmułek jak na starym Xboxie i ogólnie na starych konsolach, więc to jest naprawdę potężna różnica i można powiedzieć, że to menu chodzi jak na PC-cie, można by rzec. I tutaj już przechodząc płynnie do Food Champions, jak możecie zauważyć, mamy bilans następujący: 24 mecze, 6 porażek. W ostatnim meczu graliśmy penalty kicks o Elitkę 2 i w momencie, kiedy ja nie strzeliłem pierwszego karnego, wyrzucił mi internet. Pierwszy raz w tej FIFA chyba dosłownie miałem disconnecta na Xboxie, więc coś niesamowitego można by rzec, szczególnie, że to był rzut karny, ale biorąc pod uwagę, że to był mecz o Elitkę 2, no to tyle dobrego, że to nie był na przykład mecz o Elite 1, albo co gorsza, mecz o top 100. Jeśli chodzi o mój bilans, to tak, w piątek kończyliśmy z bilansem bodajże 9-1 chyba, albo 8-1. Ta pierwsza porażka padła, no dosyć dziwna, ale padła. Później w sobotę dograliśmy do 13-1, no i dzisiaj mieliśmy bodajże bilans 16 chyba 1. Następnie przegraliśmy pierwsze spotkanie, niestety później troszeczkę się to posypało, ale ostatecznie te 24 zwycięstwa to też nie jest jakiś tragiczny bilans, przynajmniej tak mi się wydaje. I ja jestem osobiście bardzo zadowolony ze swojej gry, bo w końcu czuję progres. Jeśli byliście na streamie podczas tego weekendu, to dajcie obowiązkowo znać, co sądzicie o mojej grze, czy Wam się podobało i jak to wygląda. Czy 28 dałoby mi top 100? No jeden rabin powie tak, drugi powie nie, dosyć mało tych spotkań zagrałem w piątek, w sobotę prawie w ogóle, no i dzisiaj w niedzielę też dosyć malutko, więc tak to wyglądało, więc te 28, no ale żeby 28, żeby w ogóle liczycie w batalii o top 100, to trzeba to 28 chociażby zrobić. Jeśli chodzi o Division Rivals, tutaj na szczęście udało mi się osiągnąć nasz limit punktowy, czyli mamy 13 990 punktów, co powinno dać, może nie spokojnie, ale powinno dać nam pierwszą rangę, bo tutaj potrzebne jest 13 830 punktów. Jeśli chodzi o poprzedni weekend, skład, jakim graliśmy w tym tygodniu, wygląda następująco, bo tutaj tym składem zbytnio się nie chwalę, ponieważ i Wy wolicie PC-ta do chwały odcinki, ja także wolę odcinki z PC-ta do chwały, no ale skład wygląda następująco. No i moi kochani, no tak to się prezentuje, tutaj nie ma co się oszukiwać, że będziemy tutaj celować w toty Cristiano Ronaldo, jak jego karta wyskoczy z paczek i będą w końcu te karty Team of the Year. I miejmy nadzieję, że to się stanie jak najszybciej, ponieważ no mam tutaj także utupione gdzieś końce, utupione, zainwestowane, ale ta inwestycja nie do końca wyszła. Zainwestowane końce, czy to w Handanowiczach, czy mam jeszcze jakiegoś tam headlinersa, którego zresztą trafiłem w czwartkowym odcinku z nagród. Więc tak ten składzik wygląda, moi kochani, aktualnie 1 200 000 na koncie. No docelowo także prawdopodobnie będę sprzedawał Vieirę, żeby właśnie tego Totti Ronaldo kupić i mieć duet na napadzie Nazario 94 i Totti Ronaldo i myślę, że to będzie, no to będzie taki prawdziwy game changer. Pokażę Wam też moje taktyki, bo niezbyt często się nimi dzielę, ale no jeśli nie idzie mi, to tak naprawdę nie uważam, żebyście
wy potrzebowali moich taktyk, ale czuję, że no, wkroczyliśmy na dobrą drogę, chociaż ten patch może bardzo dużo pozmieniać, bo tak jak mówiłem, ja już na PC-cie miałem przyjemność grać w grę po patchu. No i ta gra jest inna, zdecydowanie jest inna i może sprawiać różne jakieś tam problemy, szczególnie jeśli chodzi o osoby, które tego Stableovera bardzo dużo używały. Ja byłem takim, myślę, po środku, bo i ten Stableover u mnie występował, ale też wydaje mi się, że będę potrafił sobie poradzić bez niego. Jeśli chodzi o formację, to grałem w tym tygodniu 4-2-3-1 i na PC-cie, i na Xboxie One. No i wygląda to następująco. Wróciłem do moich takich podstawowych, basicowych wytycznych i taktyki, bo macie taktykę 5-5. Jeśli chodzi o atak, też w zasadzie standard 4-5 i rzuty roczne, rzuty wolne 2-2. A jeśli chodzi o wytyczne, no to tutaj zostawaj z tyłu i obieganie. I moim zdaniem to obieganie u tych bocznych obrońców jakoś tam fajnie funkcjonuje. Środek pomocy to jest zostawaj z tyłu i krycie środka, no i atak to jest tylko u Mbappe zostawaj z przodu, a zaś na Nazario ma wbiegać za plecy obrońców. Nie wiem, czy nie będę kombinował, żeby ten Ronaldo miał zostawaj jako graj na szpicy, ale to muszę przeanalizować, muszę przekminić sobie to w tym tygodniu. I tutaj 4-4-2, no i czekam na tego patcha, tak, bo teraz testowanie czegokolwiek to nie jest najlepszy pomysł. Informacja 4-4-2 wygląda następująco. Wytyczne następujące, bardzo podobne. Jak sobie będziecie chcieli coś potestować, to po prostu zatrzymajcie sobie film. Nie będę wam tutaj tego opowiadał, bo to jest bardzo podobna i zbliżona sytuacja do formacji 4-2-3-1, moi kochani. Przechodzimy więc do tych pików. Pierw na Xboxie, później na PC-tku, bo mamy sytuację następującą. Za 10 wygranych już otworzyłem tego pika. Wyszło wielkie jajuszko. Niestety, no tam totalnie nic nie było, ale za to te kolejne piki mogą coś tam lepszego przynieść. Zobaczmy, wybór piłkarza 1 i uno do stres. 1 z 4, ta drużyna tygodnia, wiecie dobrze jaka jest, ale trafiamy Hakimiego! No, no, no! 86! Łocie, panie! Łocie kręca! Łocie kręca! Hakimi, okej! Okay. No, 3 gwiazdki sztuczek, 2 gwiazdki słabszej nogi. No, to tak bym powiedział, średnio na Jerzyka, ale... No spoko, w porządku, Hakimi. Fajnie, fajnie, bardzo dobrze. I teraz lecimy z tym ostatnim pikiem, teoretycznie najlepszym, więc jak to będzie najlepszy pik, no to ja się boję na to spoglądać w ogóle. Zachowi. No, spoko, powiem szczerze, przyjemnie. Mam nadzieję, że na PC-cie będzie podobnie, a teraz... Właśnie na niego lecimy. A jeszcze postępy w sezonach, może jakąś paczkę? A proszę, rzadki piłka 75+, więc jeszcze paczuszka tutaj, specjalnie dla Państwa. Do sklepu lecimy i otwieramy. Rzadki piłkarz 75+, 75+, let's go. Idziemy na PC. Teleportation, udanation, ponieważ jesteśmy na PC-cie, do chwały. 140 tysięcy końców i bilans, jaki udało nam się wykonać, zrobić, to 16 zwycięstw i 4 porażki. Uznałem, że już na pewno nie będę dogrywał tego, bo jest tak późno, jestem tak zmęczony w ogóle samą grą i dodatkowo jeszcze tu jest po patchu ta gra, więc musiałbym się przedstawiać, że uznałem, że przegram jakikolwiek meczyk, nie będzie szansy na top 100. Zostawiamy tak jak jest, 16 zwycięstw też jest ok, bo dzięki temu mamy tego pika drugiego. No 10 meczów moglibyśmy potem o tą elitkę powalczyć, ale zostawiamy sobie tego Golda 3, też nie chcę grać specjalnie tego jednego meczu, żeby mieć Golda 2, no bo za Golda 2 te piki, te nagrody są dużo gorsze, tak mi się przynajmniej wydaje. Skład widzieliście wczoraj, więc tutaj nie będę niczego opowiadał, ale mam nadzieję, że po tych pikach ten skład będzie można zmodyfikować, na przykład dzięki temu, że trafimy Depaya. Zobaczymy, czy tak się wydarzy. Lecimy tak. 10 wygranych. Ciekawy jestem, czy za 10 wygranych cokolwiek wyleci. Chwalcie się obowiązkowo wy w swoich pikach, co potrafialiście, bo jestem mega ciekawy, czy coś tutaj ciekawego poleciało. Jest Gaia! Okej, 8-5 Gaia. No, no, no. To te piki naprawdę są takie, bym powiedział, przyjazne. No niestety, no tutaj te... No nie, no 6 meczów. Nie. Sam się zastanawiałem, czy jeszcze warto, ale mówię, kurde, jeszcze by się okazało, że odechciałbym iść się! Kent!
Kent, moi kochani, trafiamy Ryana, tak? To jest Ryan? Ryana Kenta, matko jedyna. Łezka wokół się kręci. Ryan Kent. Welcome back. Witamy w domu, byczku. Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Co prawda to jest troszeczkę inne konto, ale mam nadzieję, że będziesz się dobrze bawił. Bo no, taka karta na zmianę. Oj, oj, w serduszku się zagrzeje. Oj, w serduszku się zagrzeje. Te wszystkie bramki jego FIFA 20. O matko. O mamale. Paczuszka 75 plus na zakończenie. I moi drodzy, mega wam dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już jutro o godzinie 14:00. Trzymajcie się. Siema.